Football is to be enjoyed, mówi legendarny Gary Lineker. Czyli spokojnie można to przetłumaczyć jako piłką nożną trzeba się cieszyć. Football is to be enjoyed. No i teraz nasuwa mi się pytanie, why do we have so many negative emotions in football? Dlaczego mamy tak wiele negatywnych emocji w piłce nożnej? Dlaczego mamy tylu negatywnych ludzi? I tak dalej, ale nie skupiajmy się na tych, co niszczą. Dołączmy do mniejszości tych, którzy budują. A dzisiaj budujemy swój język angielski piłkarski. Football English, kolejna część. Zacząłem od Gary'ego Linekera i zanim będziecie dalej słuchać, słuchajcie, na stronie www.kornelpaszkiewicz.pl pod spodem jest link do notatki treningowej. W tym momencie zatrzymujecie nagranie, oglądacie króciutką wypowiedź Gary'ego Linekera. Gary Lineker speaks about grassroots level football, grassroots football. Obejrzyjcie, to jest z napisami i za chwilkę wróćcie. A zatem to jest ten moment. Bum. No dobra, zakładam, że wróciliście, wysłuchaliście. Jedni rozumieją więcej, drudzy mniej. Why am I recording this film today? Dlaczego dzisiaj nagrywam ten filmik i dlaczego zainspirował mnie Gary Lineker tym filmikiem? Pierwsza rzecz, chciałbym Wam uświadomić, że Gary Lineker mówi takim angielskim dość klarownym. He's aware of the fact that he's speaking not only to English people, but he's speaking to people all over the world. On mówi do ludzi na całym świecie, więc on mówi dość spokojnie, wolno, z napisami. I co jest ciekawostką, pomimo tego, że mówi dość wolno, klarownie, to używa pewnych słów, których nas nie uczą często w szkole. I kilka przykładów. First of all, the word, dzisiaj Wam powiem o 4-5 słówkach. Słówko grassroots. Grassroots level football. Słuchajcie, wszystko to, co jest grassroots, na przykład jak mówimy he plays at grassroots level albo grassroots football, to jest piłka nożna amatorska, nieprofesjonalna. Wszystko to jest nieprofesjonalne. Oczywiście w klasie B nawet mogą płacić, więc ktoś powie, że jest profesjonalnie, ale bądźmy poważni. Więc mówimy profesjonalna piłka, professional football and grassroots level football. So if we say he plays at grassroots level, on gra na poziomie nieprofesjonalnym. To może być klasa okręgowa, to może być piłka dziecięca, and so on. Just remember. Of course you can say lower leagues, niższe ligi. I teraz słuchajcie. Football is to be enjoyed. To jest taki temat. Piłką nożną trzeba się cieszyć. Pamiętajcie, coffee is to be enjoyed. Kopiujcie, copy and paste. Kopiujecie i używacie. You copy and you use. I nagle w pewnym momencie, teraz zadam Wam pytanko. Gdybym zapytał się Was, jak jest po angielsku czasami? Dlaczego 99% z Was powiedziałoby sometimes? No ale Gary Lineker używa słówka at times. Czyli wyrażonko at times, na przykład pytanko what do you do at times? What do you do at times? What do you do at times? Oczywiście można powiedzieć what do you sometimes do? I sometimes drink coffee, I sometimes swim. Ale at times I swim at times. Nie ograniczajcie się, często mówię don't limit yourself. Konkluzja jest prosta, pomimo tego, że on mówi dość klarownie, to używa słówek, które niekoniecznie są nauczane w szkołach. Bo w szkołach często nas uczą, pewnie pamiętacie lekcje. Sometimes, what do you usually do? What do you sometimes do? What do you never do? What do you always do? I'm sick and tired of this kind of English. At times, that's another option. Czyli pamiętajcie, pierwsze wyrażonko dzisiaj będziemy krok po kroku budować. Football is to be enjoyed. Piłką trzeba się cieszyć. Number two, grassroots football. Number three, at times. Będą jeszcze trzy. Kolejna rzecz, o której tam wspominał w tym filmiku, on tam opowiadał oczywiście o negatywnych emocjach w piłce Gary Lineker na grassroots level, at grassroots level. I tam był taki moment o chłopczyku, który gdzieś tam był w bramce, grał w bramce. Jak powiedzieć po angielsku, że on jest w bramce? Na przykład bramkarzem Arsenalu jest Ramsdale. Ramsdale jest w bramce. A nie pytam się, że on jest bramkarzem. He's a goalkeeper. Ramsdale is a goalkeeper. Szczęsny is a goalkeeper. Gikiewicz is a goalkeeper. Ale że na przykład Ramsdale, czy Gikiewicz, czy Szczęsny jest w bramce. Słuchajcie, wielu z Was powiedziałoby Ramsdale is in goal. He's in goal. A Gary Lineker powiedział, he's in net. In net. Net siatka. Znowu uczymy się w szkole słówko net siatka. A nagle mamy he's in net. So we got another option. Mamy kolejną opcję. He's in goal, he's in net. Taki troszkę profesjonalny piłkarski. So, so far so good guys. Four. Football is to be enjoyed. Number one. Number two. At grassroots level. Number three. At times. Number four. In net. Let's go. Dwie rzeczy jeszcze. Kolejną rzeczą, którą ciekawą rzeczą, którą powiedział Gary Lineker, patrzcie, 2.30 wypowiedź Linekera, a ja tu mógłbym cały wykład o tym poprowadzić. To właśnie jest angielski szalony. Zresztą ten filmik robiliśmy z moimi podopiecznymi podczas tego tygodnia. Pamiętajcie, pod spodem www.kornelpaszkiewicz.pl, tam wszystko jest wypisane, te wyrażonka macie wypisane, link do tego filmiku z Gary Linekerem również. Ok? Przychodzi do Was zawodnik, panowie trenerzy lub panie trenerzy, coaches, po angielsku jest łatwiej, panie trenerki chyba powinienem był powiedzieć, I should have said, okay, doesn't matter, wiadomo, coaches in English. No i mówi zawodnik albo zawodniczka,
Trenerze, mam problem. No i znowu, większość z was powie, coach, I've got a problem, I have a problem. A Gary Lineker mówi, I've got an issue. Albo to jest problem, większość osób powie, it's a problem, prawdziwy Angol powie, it's an issue. I jesteśmy w dupie, sorry, przepraszam. Tu nie powinienem był tak mówić. Ale chodzi mi o to, że prosta rzecz dla Anglika, a my go nie rozumiemy. Często nam mówią, że nie rozumiem Anglików, bo oni mają taką wymowę. Mówiłem wielokrotnie o tym. Oczywiście, wymowa to jest jedno. Pronunciation is one. But the words they use, it's number two. Drugą rzeczą jest to słownictwo, jakiego oni używają. Słówko issue, to na przykład it's an important issue, możemy przetłumaczyć jako to jest ważna kwestia. Ale I've got an issue, it's an issue, to jest problem. Issue, but you know, remember, there are no issues, there are only challenges. Tylko wyzwania, nie problemy. Zmień swoje słownictwo, zmień swoje życie. No i ostatnia rzecz. Słuchajcie, czyli okej, dorzucę ostatnią i później podsumujemy. Też w pewnym momencie Gary Lineker powiedział, nawiązując do, odnosząc się do na przykład piłki amatorskiej, i on znowu użył tego in terms of grassroots football, in terms of the match, in terms of the situation, in terms of the issue. Pamiętajcie, piękne zapoczątkowanie zdania in terms of. A zatem, reasumując, in conclusion, 2:30 Gary Lineker, he's speaking about grassroots football, he's speaking about problems, parents and so on. Ostatnio na fejsie fajny filmik z Hiszpanii wrzuciłem na temat rodziców. Football is to be enjoyed. Myśl przewodnia, piłką nożną trzeba się cieszyć. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy budują. Skupmy się na budowaniu. W ogóle nie myślmy o niszczeniu. I 4 czy tam 5 wyrażonek. Number one, at grassroots level. Ok? Na poziomie amatorskim. Number two, at times. Czasami zamiast sometimes. Number three, in net, w bramce, zamiast in goal. Number four, an issue, zamiast it's a problem. And number five, in terms of, nawiązując do. Zobaczcie, 5 rzeczy, filmik, no dzisiaj troszkę dłużej, 7 minut plus obejrzenie Gary'ego Linekera, 10 minut maksymalnie. And done and dusted. Finished. Done. You're better. Step by step. Strive to get better every single day. Enjoy the football weekend. See you next time. Bye bye.